Hej, witam na moim kanale, ponownie zapraszam na nowy filmik i zaczynam oczywiście od bazy. Ja użyję sobie bazy Smashboxa i to jest baza, która niweluje widoczność porów, także bardzo fajna sprawa. I ja nakładam ją na czoło oraz powiedzmy pod oko, bo tam mam najwięcej widocznych porów i bardzo dokładnie to wcieram. Teraz podkład z Eveline. Ja wszystko oczywiście, nazwy podkładów, produktów, kolory napiszę Wam pod spodem filmiku, także tutaj jakby nie będę Wam mówiła, czego używam, bo będziecie mieć wszystko pod spodem filmu. I nakładam ten podkład pędzlem. I teraz konturuję sobie twarz oczywiście moim ulubionym stickiem z Revolution i to jest akurat kolor chyba F14, jeśli dobrze pamiętam. I rozcieram wszystko sobie bardzo dokładnie pędzlem i konturuję policzki oraz konturuję czoło, no i oczywiście nos. Także rozcieram dokładnie wszystko pędzlem, żeby nie było żadnych plam i żadnych smug. Konturuję sobie nos i tu nałożyłam sobie od razu za dużo produktu troszeczkę, więc będę go rozcierała też na drugą stronę. Zobaczcie, nie dokładam sobie już tego bronzera. Dokładam go tylko i wyłącznie jakby z pędzla i tego, co ściągnęłam sobie po tej drugiej stronie, bo troszkę mnie poniosło i założyłam sobie za dużo tego produktu po prostu na jedną stronę. No i brwi poza kamerą i oczywiście Vibo. I teraz czas na bazę podcienie w postaci korektora z Catrice. Uwielbiam ten korektor i nakładam go takim płaskim pędzlem aż pod łuk brwiowy i dokładnie wcieram. Teraz paletka Huda Beauty i biorę sobie taki róż. On jest na taki bardzo, powiedzmy, pastelowy w rzeczywistości. Na kamerze wyszedł troszkę mocniej i nakładam go w załonie takim bardzo puchatym pędzlem i przeciągam go troszkę, jak widzicie, zaraz zobaczycie, bardziej w kierunku skroni, czyli wyciągam oko bardziej, zobaczcie, do zewnątrz. Teraz biorę ciemniejszy róż z tej paletki, nakładam go w samym kąciku zewnętrznym i biorę taki puchaty pędzel. On jest płaski i jest z naturalnego włosia i bardzo fajnie od razu mi ten cały cień blenduje. Teraz sobie odetnę Catrice i robię to korektorem również z Catrice, tym, który był jako baza. I robię to takim, zobaczcie, cienkim, precyzyjnym pędzelkiem i nakładam ten korektor tak mniej więcej do połowy mojej powieki. I delikatnie zostawiam taki dziubek, zobaczcie, u góry, żeby było takie ładne przejście między korektorem a cieniem. Doklepuję palcem i biorę paletkę Be Perfect Carnival i biorę sobie taki turkusowy, nie, to jest bardziej taki morski, niebieski, bardzo dziwny, no w sumie turkus, coś takiego. I wklepuję go bardzo powoli, dokładam go właśnie na korektor takim płaskim pędzlem, również z naturalnego włosia. I doklepuję tak, żeby krycie tego cienia było maksymalnie duże. Zostawiam sobie taką wolną przestrzeń między tym turkusem a tamtym wcześniejszym fioletem, bo tam będzie nałożony turbo pigment, właśnie taki złoty, on się przepięknie mieni i nakładam sobie go na klej do brokatu z Lovely. No i teraz ten cień, po prostu wow. To jest chyba złotówka, ja dobrze pamiętam. Nazwę macie oczywiście pod spodem filmu. Mogę się mylić, ale jest przepiękny. I staram się go wyblendować właśnie na tym turkusie oraz na fiolecie. Zacieram teraz granicę sobie tym fioletem i dokładam go również nachodząc na ten złoty turbo pigment. Czas na korektor, nakładam go pod oko gąbeczką i to jest gąbeczka z Ibry, moja ukochana gąbka. I wklepuję go, zobaczcie, też troszkę na nos. Teraz puder z Maybelline i nakładam go pod oko, na środek czoła oraz delikatnie na brodę. I nakładam go naprawdę bardzo mało, bo nie chcę, żeby ta skóra była taka bardzo matowa. Więc dokładam go tylko w takich strategicznych miejscach, w których najbardziej mi się skóra wyświeca w ciągu dnia.
Wracam do tego fioletu, właściwie takiego bardzo ciemnego różu i nakładam go w kąciku zewnętrznym na dolnej powiece mojego oka. I rozcieram teraz ten cień tym jasnym różem i wszystko ze sobą blenduję i wyciągam jeszcze bardziej ku skroniom. Biorę sobie teraz taki jasny fiolet z palety Be Perfect i nakładam go w kąciku wewnętrznym, takim małym pędzelkiem. I teraz poprawiam go turbopigmentem i rozciągam troszkę jakby na dalszą część powieki. Błysk jest po prostu nieziemski, przepiękny jest ten turbopigment. Teraz biały cień z palety Be Perfect i nakładam go u góry i łączę kącik wewnętrzny właśnie z tym turkusem. Ok, no i czas na kontur. Musiałam zmienić miejsce nagrywania, okno nagrywania, bo po prostu tam mi się coś światło zaczęło zmieniać. I nakładam oczywiście na całą twarz, łącznie z czołem. Łącznie z nosem, odrobinę nos też nałożymy te dwa bronzery z palety konturownie od Glam Shop, mój ukochany róż z Belle, i nakładam go na policzki w dość dużych ilościach. No i rozświetlacz Revolution, blask po prostu jak stąd do księżyca, przepiękny. Bardzo rzadko używam tego rozświetlacza. Nie wiem czemu, muszę się poprawić, bo jest po prostu przecudowny. No i kości policzkowe, oczywiście czoło, no i nos. Usta konturuję karetką z Belle, bo ja dobrze mówię. Jezus, nie pamiętam, ale chyba to była Belle. No i nakładam na resztę płynną pomadkę z Hean w kolorze Bella. No i tak prezentuje się całość tego makijażu. Dajcie sobie, co myślicie, zostawcie jakiś komentarz, kciuk w górę oraz subskrypcję. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Pa. Trzymajcie się, do następnego.